Słyszeliśmy pogłoskę na temat podziemnych akademików. Jak pan profesor odniósłby się do tej informacji? To znaczy, to może nie były podziemne akademiki, ile tajne schrony. Proszę państwa, wtedy to przecież były lata 50., niby w 56. roku Gomułka doszedł do władzy, słynny październik, pewna odwilż, ale ciągle jeszcze istniała zimna wojna i jakiś niebotyczny strach przed atakiem atomowym czy lotniczym. Imperialiści mogli na nas napaść. W związku z powyższym były takie kanony twarde stosowane w budownictwie również akademików, że w każdym akademiku powinny być rezerwowe wyjścia i muszą być tunele i jakieś schrony przeciwatomowe. To nadzorowała specjalna komórka, która była w rektoracie, która nie podlegała ani rektorowi. Mi trudno powiedzieć, kto to nadzorował, ale sądzę, że jakieś wojewódzkie służby milicji czy służby bezpieczeństwa i która, że tak powiem, miała pieczę, wyłączną pieczę nad tymi tunelami. Również właśnie w domu akademickim 6, a oddany był dopiero w 1957 roku, podobnie jak blok zootechniki, po czym mleczarze z domu DS1 przeszli do swojego bloku, tam również był zbudowany podziemny schron. Jest tam gdzieś właz i są podobno drzwi jakieś obrotowe, stalowe, które prowadzą tam do korytarzy, gdzie ewentualnie można się było schronić na czas ewentualnego tego nalotu atomowego, czy ewentualnie jakiegoś innego ataku. No również pod czwórką i pod trójką, z tym, że osobiście tam nie byłem, ale z opowiadań moich kolegów, którzy mieli szczęście z jakimiś pracownikami działu gospodarczego, administracyjnego, jakoś tam się dorwali i byli podobno w tych podziemiach pod trójką i pod czwórką. Sądzę, że to był normalny taki bieg we wszystkich akademikach w kraju.